Był jednym z największych psychopatów w historii Związku Sowieckiego. Ze względu na swój niski wzrost i wyjątkowe okrucieństwo, nazywano go Krwawym Karłem. Był absolutnie oddany Stalinowi, a mimo to, gdy przestał już być mu potrzebny, utracił łaskę dyktatora i został skazany na śmierć. Kim był Nikołaj Jeżów i jak wyglądała jego makabryczna kariera? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Mateusz Szendera. W ogólnej pamięci Nikołaj Jeżow zapisał się jako wyjątkowy psychopata i degenerat, który własnoręcznie torturował swoje ofiary, a następnie uczestniczył w ich egzekucjach. Wiecznie pijany, pogrążony w przelotnych, biseksualnych miłostkach, notorycznie zdradzał żonę, a ona nie pozostawała mu dłużna. Przyczynił się do śmierci kilkuset tysięcy osób, a wielką czystkę, jeden z najbardziej ponurych okresów w historii Związku Sowieckiego, nazwano od jego nazwiska Jeżowszczyzną. Zanim przejdziemy do omówienia zbrodni i upadku Krwawego Karła, pochylmy się nieco nad jego biografią. Nikołaj Jeżow, zwany przez współpracowników Jeżowikiem lub Kolą, urodził się 19 kwietnia 1895 roku. Był synem Iwana Jeżowa, carskiego policjanta, oraz Anny Antonownej, z pochodzenia Litwinki. Miejscem narodzin przyszłego szefa NKWD był, wedle oficjalnej propagandy, Sankt Petersburg, choć najprawdopodobniej urodził się on w miejscowości Mariampol, leżącej na terenie Litwy. Nie zagrzał tam jednak długo miejsca. W poszukiwaniu pracy przeniósł się do Kowna, by ostatecznie faktycznie znaleźć się w Petersburgu, gdzie podjął pracę fizyczną oraz zaangażował się w eskalujący ruch rewolucyjny, biorąc udział w rozmaitych protestach i strajkach. Podczas I wojny światowej w 1915 roku został powołany do wojska i wysłany na front. Odniósłszy rany, został cofnięty do rezerwy, a ze względu na kwalifikacje skierowany ostatecznie do pracy w zakładach zbrojeniowych Frontu Północnego, którą wykonywał do połowy 1917 roku. Wraz z wybuchem rewolucji i nastaniem komunizmu Nikołaj Jeżow włączył się w budowanie nowego ustroju. Do 1921 roku służył w Armii Czerwonej, a chwilę po demobilizacji przydzielono mu funkcję przewodniczącego działu propagandy i agitacji w organizacji partyjnej Autonomicznej Republiki Tatarskiej. Ponadto został mianowany członkiem Komitetu Wykonawczego tejże organizacji i członkiem Komitetu Wykonawczego we władzach Kazania. Rok później wyznaczono go sekretarzem odpowiedzialnym za organizację komunistyczną w rejonie Marii, z siedzibą w Krasnokrzajsku. Po rocznej przerwie Jeżow kontynuował karierę, podejmując pracę w Semipałatyńsku, gdzie wiosną 1923 roku wsławił się krwawym stłumieniem zamieszek chłopskich. Następnie z własnej inicjatywy postanowił przenieść się do Moskwy, gdzie podjął studia na tzw. Akademii Komunistycznej, gdzie następnie kształcił się w zakresie marksizmu i leninizmu przez kolejne 15 miesięcy. Uzyskane wykształcenie bez wątpienia pozwoliło mu rozwinąć skrzydła. W 1927 roku Jeżow został asystentem Iwana Moskwina, czyli przewodniczącego Wydziału Organizacji i Dystrybucji Kadr, który w samych superlatywach wyrażał się na temat swojego zastępcy, którym wkrótce został Jeżow. Uzyskane stanowisko pozwoliło Jeżowowi zapoznać się z zapleczem personalnym systemu komunistycznego. Z kolei 3 lata później Jeżow został zastępcą komisarza do spraw rolnictwa, na co rekomendowali go Jakow Jakowlew i przede wszystkim Łazar Kaganowicz. Czerwony Karzeł coraz częściej pojawiał się w rozmowach największych prominentów Związku Sowieckiego. Awansom nie było końca. 14 listopada 1930 roku Jeżow otrzymał stanowisko przewodniczącego Wydziału Kadr, co oznaczało niemal absolutną kontrolę nad prawie wszystkimi stanowiskami w Związku Sowieckim. Dało mu to szerokie możliwości nie tylko do rozwoju kariery, ale również gromadzenia informacji na temat członków partii.
W oparciu o zdobyte na ich temat informacje przeprowadzał następnie weryfikację członków organizacji, w wyniku których w samym 1933 roku usunięto 18% dotychczasowego składu. Jego skrupulatność wzbudziła uznanie. W 1935 roku został mianowany sekretarzem Komitetu Centralnego oraz przewodniczącym Komisji Kontroli Partyjnej. Było to przedsionkiem do makabrycznej kariery, która rozpoczęła się na dobre w 1936 roku, gdy Nikołaj Jeżow został mianowany szefem NKWD. Okoliczności wspomnianej nominacji doskonale pokazują nie tylko paranoiczną atmosferę Związku Sowieckiego i Józefa Stalina, ale również charakter Jeżowa, który doskonale odnalazł się w takich warunkach. Aby dokładnie ją zrozumieć, musimy cofnąć się do początku lat 30. Wtedy bowiem Józef Stalin doszedł do wniosku, że aby utrzymać swoją władzę, musi rozprawić się z niepokornymi, starymi towarzyszami, którzy mieli własną wizję komunistycznego raju. Było to nie na rękę Stalinowi, który w pewien sposób musiał dzielić się z nimi władzą, chociażby poprzez rozmaite konsultacje czy podejmowane z ich strony dyskusje na temat kształtu państwa. Stalin wiedział, że może to poważnie zagrozić jego pozycji. W jego głowie wciąż rozbrzmiewał konflikt, jaki miał miejsce kilkanaście lat temu między nim a Lwem Trockim, jednym z najbliższych współpracowników Włodzimierza Lenina. Sam Trocki stanął w opozycji względem Stalina, by ostatecznie zostać deportowanym ze Związku Sowieckiego w 1929 roku i zamordowanym na rozkaz dyktatora 11 lat później. Jego postać i sprzeczne ze stalinowskimi poglądy posłużyły do stworzenia uniwersalnego zarzutu, który z powodzeniem można było przypiąć każdemu wrogowi, a którym było tak zwane odchylenie trockistowskie, mające sugerować u kogoś sympatię względem poglądów wykluczonego komunisty. Potrzebny był jednak pretekst, który pozwoliłby na wytoczenie najcięższych dział przeciwko wrogom. Taka sytuacja nadarzyła się w 1934 roku, kiedy w Leningradzie zamordowano lidera tamtejszych komunistów, Siergieja Kirowa. Okoliczności śmierci Kirowa pozostają niejasne. Wiemy, że zamordował go Leonid Nikołajew, lecz na czyje zlecenie? Wszystko wskazuje na to, że wyrok na Kirowa wydał sam Stalin. Niechęć dyktatora do starych komunistów była w pełni uzasadniona. Nie ufali oni Stalinowi i bali się rosnącej władzy Gruzina. Doszło nawet do tego, że w 1934 roku na 17. zjeździe partii niektórzy delegaci zwrócili się do popularnego Kirowa, aby ten zastąpił Stalina na stanowisku sekretarza generalnego partii. Kirow odmówił i lojalnie poinformował Stalina o tej propozycji. Podczas głosowania władz partyjnych otrzymał więcej głosów niż Stalin. To bardzo rozłościło dyktatora, a ponadto jeszcze bardziej uderzyło go, gdy podczas 17. zjazdu komunistów otrzymał on 10-minutowy aplauz, który dotychczas był zarezerwowany tylko dla Stalina. Duma dyktatora została upokorzona, czego Stalin bardzo nie lubił. Zachował w tym wszystkim jednak swoistą trzeźwość umysłu i postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony zlikwidować Kirowa, a z drugiej wykorzystać jego śmierć do rozprawy z wrogami. O podejściu Stalina wiele mówiła również jego postawa podczas pogrzebu Kirowa, w której ten oczywiście wziął udział, zasilając wartę honorową. Uderzyło mnie, jak spokojna i nieprzenikniona była twarz Stalina, zanotował Nikita Chruszczow, pełniący ówcześnie funkcję sekretarza partii. Sprawiał wrażenie, jakby był zatopiony w myślach, ze wzrokiem utkwionym ponad przeszytym kulą ciałem Kirowa. Niezależnie od tego, kto tak naprawdę stał za śmiercią Kirowa, pozwoliła ona Stalinowi podjąć się ostatecznej rozprawy z przeciwnikami politycznymi, a zarazem otworzyć jeden z najmroczniejszych rozdziałów w historii sowieckiej Rosji, do którego rozpoczęcia przygotowywano się przez kolejne dwa lata. 19 sierpnia 1936 roku miał miejsce pierwszy wielki proces pokazowy okresu stalinowskiej czystki, zwany procesem 16. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. Lew Kamieniew, Grigori Zinowiew, Iwan Bakajew czy Iwan Smirnow. Wszyscy byli komunistami z długim stażem i potencjalnymi przeciwnikami Stalina.
Oskarżonym zarzucono zdradę, szpiegostwo i oczywiście zamordowanie Kirowa. Sam proces był farsą, a wszelkiego rodzaju zeznania były składane pod przymusem. Wszyscy oskarżeni zostali skazani na karę śmierci. Mimo wszystko Stalin, przynajmniej oficjalnie, nie był zadowolony z pracy ówczesnego szefa NKWD Genricha Grigoriewicza Jagody. Niewykluczone, że w nim również dyktator widział pewnego rodzaju zagrożenie. Posiadający dość szeroką autonomię Jagoda mógł stanowić przeszkodę w realizacji dalszych elementów wielkiej czystki. Stalinowi potrzebny był ktoś, kto nie tylko będzie bezwzględny, ale również w pełni oddany. Ktoś, kto nigdy nie był członkiem tak zwanego Komitetu Leninowskiego, kto nie ośmieli się podważać stalinowskiego poglądu na komunizm. Ktoś, kto będzie Stalinowi zawdzięczał wszystko, wielbił go jak Boga, a każde jego słowo traktował jak przykazanie. Taką osobą mógł okazać się jedynie Nikołaj Jeżow, który budził w sobie coraz większe apetyty na władzę i posiadanie wpływu na rozpoczynający się terror. Jeszcze przed nominacją konstruował on listę ludzi podejrzanych o kontrrewolucję, budząc u siebie coraz większe apetyty na władzę. Równolegle atakował Jagodę za, tu cytat, samozadowolenie, bierność i puste przechwałki. W liście, który wysłał Stalinowi, a który był niczym innym jak podaniem o pracę, napisał z kolei: bez waszej interwencji nie nastąpi żadna poprawa. Tymczasem Jagoda podsłuchiwał telefoniczne rozmowy, jakie prowadził Stalin z Jeżowikiem, bowiem tak dyktator pieszczotliwie nazywał swojego pupila, przyszłego szefa NKWD. Jagoda czym prędzej popędził do daczy Stalina, do której został zaproszony również Jeżow, jednakże Jagoda został odprawiony spod bramy. Taki afront mógł oznaczać tylko jedno. Jeszcze przed rozstrzelaniem skazanych w pierwszym procesie moskiewskim, 25 września 1936 roku Stalin przysłał do stolicy telegram o następującej treści. Uważamy za absolutnie konieczne i pilne mianowanie towarzysza Jeżowa na stanowisko Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych. Jagoda wyraźnie nie stanął na wysokości zadania w sprawie zdemaskowania bloku trockistowsko-zinowiewowskiego. Słowo Stalina było święte i pogrzebało karierę Jagody, który najpierw został zdegradowany do komisarza łączności, a następnie aresztowany i poddany brutalnemu przesłuchaniu. Podobno głównym powodem aresztowania było wykrycie spisku. Otóż Jeżow wskazał, że Jagoda próbował go otruć, rozpylając rtęć na zasłonach jego gabinetu. Było to oczywiście w pełni pozorowane przez nowego szefa NKWD, którym Jeżow został mianowany dzień po wspomnianym wcześniej telegramie Stalina. Na ławie oskarżonych Genrich Jagoda zasiadł w tzw. trzecim procesie moskiewskim, spośród których pierwszy przecież sam prowadził. To był absurd, który dla stalinowskiej Rosji stanowił normę, a który w przyszłości nie ominął nawet Jeżowa. Podczas rewizji w mieszkaniu Jagody odnaleziono sporo przedmiotów, które skutecznie skompromitowały dawnego szefa NKWD, w tym przede wszystkim pokaźna kolekcja damskich ubrań i bielizny oraz erotyki. Ponadto Jeżow znalazł w zbiorach Jagody dwie kule, które należały do Lwa Kamieniewa i Grigoria Zinowiewa, o czym świadczyły stosowne etykiety. Nikołaj Jeżow nie przeszedł obok nich obojętnie. Postanowił je przejąć, w czym może kluczową rolę odegrała podświadomość sygnalizująca mu, że łaska Czerwonego Cara nie jest dana raz na zawsze. Póki co jednak zdolności i determinacja Jeżowa były Stalinowi bardzo potrzebne. Pierwszą poważną sprawą, jaką podczas Wielkiej Czystki przyszło prowadzić krwawemu Karłowi, była ta wymierzona przeciwko marszałkowi Związku Sowieckiego, czyli Michaiłowi Tuchaczewskiemu. Ten wróg Stalina z okresu wojny domowej i prawdopodobnie najbardziej utalentowany z jego dowódców miał stać się głównym celem Wielkiej Czystki. Tuchaczewski nie znosił idiotów, w związku z czym większość partyjnej wierchuszki zwyczajnie go nienawidziła. Tuchaczewski był człowiekiem bardzo bystrym, w czym wyróżniał się spośród tych wojskowych, którzy byli ślepo oddani Stalinowi. Tuchaczewski zdecydowanie opowiadał się za mechanizacją Armii Czerwonej. Rozumiał doskonale, że nadchodzi era czołgów i lotnictwa, czego tak bardzo nie rozumieli miłośnicy kawalerii w stylu Budionego. Już w 1930 roku Stalin postanowił rozprawić się z Tuchaczewskim, jednakże wiele osób,
było temu przeciwnych. Jeszcze 1 maja 1936 roku Tuchaczewski wspólnie z partyjną wierchuszką odbierał defiladę na Placu Czerwonym w Moskwie. Na zachowanym z tego dnia zdjęciu widzimy, że obok marszałka stoi dowódca moskiewskiego okręgu wojskowego, komandarm pierwszej rangi Iwan Biełow. Kilkanaście dni później znalazł się on w składzie kolegium specjalnego, które skazało marszałka na śmierć. Grozy i absurdu wielkiej czystki dopełnia ponadto fakt, że Biełow rok później również padł ofiarą fanaberii Stalina i Jeżowa, których również odnajdujemy na wspomnianym zdjęciu. Wróćmy jednak do 1936 roku. Po wspomnianej defiladzie Tuchaczewski po raz kolejny poróżnił się ze zwolennikami Stalina. Teoretycznie spór został załagodzony, jednakże dyktator pozostał nieugięty. Rozpoczął aresztowania oficerów Armii Czerwonej, którzy mogliby pogrążyć Tuchaczewskiego. Następne wydarzenia potoczyły się dość szybko. 11 maja Tuchaczewski został zwolniony z funkcji zastępcy ludowego komisarza i początkowo przeniesiony do Nadwłużańskiego Okręgu Wojskowego. 13 maja odwiedził go Stalin, który perfidnie położył rękę na ramieniu marszałka i obiecał mu, że niebawem powróci do Moskwy. Dyktator dotrzymał słowa, bowiem 9 dni później Tuchaczewski został aresztowany i przewieziony do stolicy. Olbrzymią rolę odegrał w tym wszystkim Nikołaj Jeżow, któremu dodatkowo pomagał Kliment Woroszyłow. Poza Tuchaczewskim aresztowano w zasadzie całe naczelne dowództwo Armii Czerwonej. Krwawy Karzeł osobiście przejął nadzór nad śledztwem, podczas którego marszałek był torturowany w najbardziej brutalny sposób. Efektem tortur było przyznanie się Tuchaczewskiego do tak absurdalnych zarzutów, jak bycie niemieckim szpiegiem i planowanie zamachu stanu. Zeznania marszałka, które zachowały się w archiwum, są ubrudzone brunatnymi plamami, które jak się okazało, są niczym innym jak plamami krwi przesłuchiwanego. 11 czerwca 1937 roku Sąd Najwyższy powołał specjalny Trybunał Wojskowy, by osądził zdrajców. O 23:35 tego samego dnia wszyscy zostali skazani na śmierć. Pospieszono z raportem do Stalina, który oczekując wraz z Mołotowem, Kaganowiczem i Jeżowem oczywiście, nie przeczytał nawet uzasadnienia wyroków. Powiedział tylko zgoda. Jeżow postanowił osobiście nadzorować egzekucje, które przeprowadzono we wczesnych godzinach rannych 12 czerwca. Stalin okazał duże zainteresowanie ich przebiegiem i zapytał Jeżowa. Co powiedział w ostatnim słowie Tuchaczewski? Mówił gad, że jest wierny ojczyźnie i towarzyszowi Stalinowi, odpowiedział Jeżow, a następnie kontynuował, prosił o wyrozumiałość, ale od razu było jasne, że kręci, nie złożył broni. Nikołaj Jeżow zdał swój egzamin wzorowo, teraz mógł przystąpić do szerszych działań. Ich podstawą był wydany 30 lipca 1937 roku rozkaz o numerze 00447. Jego podstawą było aresztowanie wszystkich elementów antyradzieckich, pod które zakwalifikować można było w zasadzie każdego. Najlepiej świadczą o tym przerażające liczby. Na mocy rozkazu od sierpnia 1937 roku do września 1938 roku wydano zaocznie ponad 700 tysięcy wyroków śmierci. Skala działań Jeżowa była ogromna, a on sam wierzył w jej pełne powodzenie. Może jestem mizernej postury, ale ręce mam silne. To ręce Stalina. Miał w zwyczaju mawiać do zgromadzonych, którym objaśniał schemat postępowania. Jeżow spisywał się bez zarzutu. Skala okrucieństwa, skala represji była ogromna. Teoretycznie wymierzona we wrogów Stalina. Obejmowała swoim zakresem również osoby całkowicie niewinne. Jednak i w tym przypadku Jeżow odnalazł wyjaśnienie, rozwiązanie tej kłopotliwej wydawać by się mogło sytuacji. W tej walce z faszystowskimi agentami będą też niewinne ofiary, oświadczył Jeżow. Rozpoczynamy wielką ofensywę przeciwko wrogowi. Niech nie mają nam tego za złe, jeśli potrącimy kogoś łokciem. Lepiej, by ucierpiało 10 niewinnych, niż by wymknął się jeden szpieg. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Mimo wszystko głównym celem czystki byli wrogowie Stalina, pośród których najbardziej groźni byli ci związani z ośrodkami wojskowymi. W efekcie represji zamordowano 3 z 5 marszałków Związku Sowieckiego, 14 z 16 dowódców armii,
wszystkich 8 admirałów, 60 z 67 dowódców korpusów, 136 ze 199 dowódców dywizji, 600 z 900 generałów. Warto przy tym zauważyć, że Stalin pozbył się nie tylko mniej lub bardziej wyimaginowanych wrogów, ale również doświadczonych dowódców, w miejsce których nie tak szybko można było umieścić nowych ludzi. Był to problem, który szczególnie zauważalny stał się podczas ataku III Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki. Ofiarą Stalina i Jeżowa padały również mniejszości narodowe, których kosmopolityczny charakter mógł zagrozić władzy Stalina. Spośród tych mniejszości na czoło wysuwają się Chińczycy, Niemcy, ale również, czy może przede wszystkim, Polacy. W ramach Wielkiej Czystki wydano również rozkaz NKWD o numerze 00485, który zakładał likwidację polskiej mniejszości na terenie sowieckiej Białorusi oraz Ukrainy. Według dokumentów NKWD skazano 139 835 osób, z tego zamordowano w większości strzałem w tył głowy co najmniej 111 091 Polaków, a 28 744 wysłano do łagrów. Niewykluczone jednak, że liczba prześladowanych była wyższa. Akcja ta, zwana Operacją Polską, wpisywała się w ogólny plan represji na tle narodowościowym. Tym niemniej warto podkreślić, że Polacy stanowili aż 44,9% spośród wszystkich mniejszości zamordowanych przez NKWD podczas Wielkiej Czystki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie gorliwość i psychopatyczne skłonności Nikołaja Jeżowa. Z pozoru mogłoby się wydawać, że Nikołaj Jeżow urodził się po to, żeby mordować innych i zadawać innym jak największe cierpienie. I faktycznie w człowieku tym prawdopodobnie nie było ani krzty dobroci. Jednakże warto zauważyć, iż wielki terror, który rozpętał Nikołaj Jeżow, odcisnął olbrzymie piętno również na szefie NKWD. Jeżow cierpiał na różne dolegliwości, owrzodzenia, podrażnienia skóry, gruźlicę, anginę, łuszczycę, która występowała u niego prawdopodobnie na tle nerwowym, podobnie zresztą jak u Stalina, i coś, co określano mianem neurastenii. Często popadał w głęboką depresję, bardzo dużo pił, a Stalin musiał specjalnie troszczyć się o niego, żeby ten w ogóle mógł pracować. Jeżow brał bezpośredni udział w przesłuchaniach oraz egzekucjach. Co więcej, stworzył on specjalny schemat prowadzenia zarówno przesłuchań, jak i tych wspomnianych egzekucji. Bił, torturował, znęcał się nad przesłuchiwanymi, a przede wszystkim dostrzegł, jak bardzo łatwo stać się ofiarą ustroju, któremu tak wiernie się służy. Powodowało to pogłębienie choroby alkoholowej Jeżowa, który popadał w absolutną degrengoladę, co irytowało samego Stalina. Dzwonię do komisariatu, skarżył się dyktator. Wyszedł do komitetu centralnego. Posyłam gońca do jego mieszkania, a on jest pijany w trupa. Jego dom przypominał połączenie domu publicznego oraz gorzelni. Prędzej czy później taki tryb życia spowodował nienależyte wypełnianie obowiązków, a przede wszystkim gniew czerwonego cara. Dochodziło to oczywiście do uszu samego Jeżowa. Przypomnijmy tylko, że od osądzenia Jagody wiosną 1937 roku do zakończenia Wielkiego Terroru w 1938 roku minął zaledwie rok. To wystarczająco krótki okres do tego, aby uzmysłowić sobie zarówno skalę zbrodni, jak i również to, że nawet najważniejsi politycy mogą paść ofiarą ustroju. Nikołaj Jeżow po prostu zaczynał się bać. Początkowo spływały na niego zaszczyty. Otrzymał m.in. za poprowadzenie sprawy Tuchaczewskiego najwyższe odznaczenie w Związku Sowieckim, czyli Order Lenina. Jego zdjęcia pojawiały się na okładkach gazet oraz w miejscach odosobnienia, do których wysyłał tysiące aresztowanych. Stalinowi było to na rękę. Teoretycznie bardzo trudno byłoby wskazać, że odpowiada on za zbrodnię Jeżowa. Karzeł upajał się swoją władzą i tracił kontrolę. W Kijowie pijany Jeżow okazał niepokojącą lekkomyślność, chwaląc się, że ma w garści całe politbiuro i wykrzykiwał, że jest w stanie aresztować każdego, nawet największych przywódców. Podczas libacji w swojej daczy wykrzykiwał zaś, że należy zlikwidować wszystkich ludzi podstawionych przez Berię, po czym miał nawet wybełkotać, że trzeba zabić Stalina.
Niejednokrotnie zdarzało się, że z suto zakrapianych imprez trzeba było Jeżowa po prostu wynosić. Skandaliczne wybryki i bardzo nieodpowiednie słowa coraz częściej dochodziły do uszu Stalina. Pod koniec 1938 roku Czerwony Car zaczął zresztą perfidnie odcinać się od zbrodni Jeżowa. Oczywiście dyktator doskonale wiedział o poczynaniach Karła. W czasie terroru przyjął go aż 1100 razy, by omówić bieżące sprawy. W listopadzie 1938 roku czystki ustały, a Stalin coraz częściej wskazywał, że całej akcji towarzyszyło bardzo dużo błędów. Początkowo odpowiadali za nie ludzie Jeżowa, których rozstrzeliwano niemal natychmiast po tym, jak ich aresztowano. Stalin doskonale wiedział, że jego najwięksi wrogowie zostali zlikwidowani. Wiedział również, że pozostawianie świadków, szczególnie zdegenerowanych i pogrążonych w alkoholizmie, na wzór swojego szefa, może być niebezpieczne. Wraz z końcem jednej czystki rozpoczęła się więc kolejna, mniejsza, lecz dla Stalina nie mniej ważna. Za tę czystkę odpowiedział już nowy szef NKWD, Ławrienty Beria, który 8 grudnia 1938 roku zastąpił na tym stanowisku krwawego Karła. Tymczasem Jeżow czekał na swój los, którego w zasadzie był pewien, ponieważ atmosfera, która towarzyszyła jemu, była bardzo podobna do tej, którą on sam, na rozkaz Stalina, roztaczał wokół wszystkich tych, których miała spotkać śmierć. Stalin też nie pozostawiał mu złudzeń, w zasadzie bawiąc się jego życiem. Na partyjnym zjeździe, być może celowo, wysunięto kandydaturę Jeżowa do nowego Komitetu Centralnego. Ciszę, która nastała, przerwał dopiero Stalin. Zapytał on Jeżowa: a ty co sam o sobie myślisz? Możesz być członkiem Komitetu Centralnego? Ton głosu dyktatora nie pozostawiał złudzeń, a Nikołaj Jeżow przez łzy zapewniał, że jego życie zawsze było podporządkowane partii Stalinowi. Czerwony Car wskazał, że Jeżow aresztował wielu niewinnych ludzi, by chronić winnych. Knułeś spisek? Chciałeś zgładzić Stalina? Może ty myślisz, że ja nic nie widzę? Pytał go. Kwestią czasu pozostawało aresztowanie Jeżowa, postawienie mu zarzutów, a następnie rozstrzelanie, jak kilkaset tysięcy innych obywateli Związku Sowieckiego. Oskarżono go m.in. o prowadzenie działalności spiskowej i wkrótce potem skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Podczas rewizji w mieszkaniu Jeżowa znaleziono masę alkoholu, sporo pism kontrrewolucyjnych oraz wspomniane wcześniej kule wyciągnięte z czaszek Zinowiewa i Kamieniewa, które Jeżow zabrał z mieszkania swojego poprzednika, Genricha Jagody. Co również interesujące, w szufladach Jeżowa odnaleziono dokumenty, które pochodziły z archiwów policyjnych i dotyczyły Stalina sprzed 1917 roku. Niewykluczone, że znajdowały się w nich dowody na to, że Józef Stalin był agentem carskiej ochrony. Przez kolejne dwa lata procedowano sprawę Jeżowa, zbierając rozmaite materiały i przesłuchując świadków. W końcu 1 lutego 1940 roku Jeżow został wezwany do gabinetu Ławrientyja Berii. Beria zaproponował swojemu poprzednikowi, aby ten złożył stosowne zeznania na procesie, a wtedy Stalin go oszczędzi. Jeżow miał odmówić i powiedzieć: lepiej zejść z tego świata z honorem. 3 lutego we wczesnych godzinach rannych odczytano wyrok. Nikołaj Jeżow zachwiał się, został jednak podtrzymany przez strażników, a następnie wyprowadzony i władowany do samochodu, który zawiózł go do budynku na tyłach Łubianki. Budynek ten był przystosowany do prowadzenia egzekucji, posiadał pochyłą podłogę oraz urządzenia do odprowadzania krwi. Jeśli wierzyć relacji Nikołaja Afanasiewa, Jeżow rozpłakał się przed egzekucją. Podobno kazał również przekazać Stalinowi, że umiera z jego imieniem na ustach. Ciało skremowano, a prochy wsypano do dołu oznaczonego jako wspólny grób numer 1, niezidentyfikowane popioły z lat 1930-1942, który jest zlokalizowany na starym cmentarzu dońskim. Nikołaj Jeżow miał zniknąć z kart historii. Zjawisko to, zwane damnatio memoriae, czyli potępienie pamięci, w jego przypadku polegało przede wszystkim na wyretuszowaniu go ze wszystkich fotografii. Najpopularniejszą z nich jest ta z 1937 roku, przedstawiająca Mikołaja Jeżowa razem z Klimentem Woroszyłowem, Wiaczesławem Mołotowem i Stalinem, którzy wizytowali kanał Moskwa-Wołga. Jeżow po prostu zniknął, podobnie jak kilkaset tysięcy osób,
posłanych przez niego na śmierć. Postać Nikołaja Jeżowa niemal w pigułce zamyka w sobie najbardziej ponury okres w historii sowieckiej Rosji, a przy okazji pokazuje zarówno psychopatyczne skłonności jej twórców, jak i również samego dyktatora, Józefa Stalina, dla którego śmierć milionów była czystą statystyką. Za jej rozwój odpowiadali ludzie wypruci z jakichkolwiek ludzkich emocji, którzy bez mrugnięcia okiem posyłali na śmierć setki tysięcy ludzi, a których życie samo w sobie również nie miało żadnej wartości i było w pełni uzależnione od kaprysu Czerwonego Cara. Z tego miejsca chciałbym serdecznie polecić Państwu wznowienie fenomenalnej książki Simona Montefiore pod tytułem Dwór Czerwonego Cara, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. A póki co, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Justynę Stopińską, a ponadto panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times, Pawła Łabno i Krzysztofa Piekarskiego. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.